Rubens uwielbiał mitologię. Kochał greckie opowieści i lubił je ilustrować. Jednym z najpiękniejszych obrazów, jakie namalował pod wpływem literatury starożytnej, jest arcydzieło Perseusz i Andromeda. Dzieło jest olejem na płótnie o wymiarach 99,5 na 139 cm. Zostało ono namalowane około 1622 roku. Obraz jest ilustracją jednego z mitów, opisanych w Metamorfozach Owidiusza. Przedstawia moment uwolnienia etiopskiej księżniczki, złożonej w ofierze morskiemu potworowi. Mit opowiada historię greckiego herosa, Perseusza, syna Zeusa i Danae. Bohater ten zasłynął głównie jako pogromca Meduzy, straszliwej bestii, której wzrok zamieniał w kamień wszystkich, którzy spojrzeli w jej przerażające oczy. Przez artystów przedstawiana ona była najczęściej jako piękna kobieta z charakterystycznymi wężami zamiast włosów. Po jej zabiciu Perseusz umieścił jej odciętą głowę na swojej błyszczącej tarczy. Stworzył w ten sposób śmiercionośną broń, ponieważ oblicze Meduzy nawet po śmierci zachowywało swoje zabójcze właściwości. Poza tym Perseusz słynął również jako właściciel niezwykłego wierzchowca – Pegaza. Skrzydlatego konia, którego nikt oprócz Perseusza nie był w stanie dosiąść. Pewnego dnia, przelatując nad wybrzeżem Etiopii, Perseusz ujrzał śliczną, nagą i płaczącą dziewczynę, przykutą do nadmorskiej skały. Była ona ofiarą przebłagalną dla Ketosa, morskiego potwora zesłanego przez Posejdona. Perseusz przybył tam akurat wtedy, gdy potężny wąż wynurzył się z wody, by pożreć niewinną dziewczynę. Odważny młodzieniec natychmiast dobył miecza i zabił potwora. Dzieło Rubensa przedstawia chwilę tuż po zabiciu Ketosa, gdy bohater uwalnia dziewczynę. Relacja pomiędzy Herosem a wybawioną kobietą jest przewodnim motywem dzieła, choć samo dzieło składa się jeszcze z wielu innych elementów. Po prawej stronie kompozycji widzimy imponującego Pegaza. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to zwyczajny koń. Podczas gdy ogon zwierzęcia jest niemal zupełnie czarny, jego grzywa jest jasna i połyskująca. Jedynie bliżej skrzydeł widzimy delikatne pasemko ciemniejących włosów. Również umaszczenie nie jest jednolite i ukazuje niezwykłość wierzchowca. Pegas posiada uzdę. Na uniesionej lewej nodze dostrzegamy podkowę. Na grzbiecie widzimy posłanie przewiązane pod brzuchem i tworzące zapewne rodzaj prowizorycznego siodła. Bardzo interesująca jest tutaj również sama poza zwierzęcia. Otóż stoi ono równocześnie na dwóch prawych nogach. Obie lewe są natomiast uniesione nad ziemią. Jest to poza dość nienaturalna i szczególnie kłopotliwa dla koni. Wskazuje ona, że zwierzę jest wyraźnie czymś przestraszone. Wyjaśnienie znajduje się nieco poniżej. Jest nim martwe ciało potwora, które nawet po śmierci budzi jeszcze przerażenie i odrazę w płochliwej i łagodnej naturze skrzydlatego konia. W górnej części malowidła bogini zwycięstwa zakłada wieniec laurowy na głowę wojownika, nadając dziełu atmosferę radości, wzniosłości i uniesienia. Najciekawsze jest tutaj jednak zestawienie dwóch głównych osób. Relacja, która zachowuje klucz do niesamowitego klimatu arcydzieła. Delikatność i spokój Andromedy oraz dynamiczna i silna postawa Perseusza. Patos zwycięstwa jest tutaj umiejętnie stonowany za pomocą genialnego ujęcia głównych postaci. Perseusz nie zwraca uwagi na gest bogini zwycięstwa, dokonującej apoteozy jego osoby. Jego uwaga koncentruje się całkowicie na osobie Andromedy. Silna męska dłoń spoczywa na jej ręce, zapewniając o bezpieczeństwie i powstrzymaniu zagrożenia. Rubens wykorzystuje tutaj stary, rycerski archetyp zachowań. Motyw obrony kobiety przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Motyw obrony słabszych. Gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Koncepcja artystyczna podjętego wzorca jest tutaj opanowana po mistrzowsku.
Andromeda, odziana częściowo w złotą i białą szatę, nie patrzy na swojego wybawcę. Jej wzrok jest skierowany w dół. Twarz zdaje się wyrażać zakłopotanie, czy wręcz nieśmiałość. Na policzku widać wyraźny rumieniec. Złoto symbolizuje jej królewską godność, natomiast biel – niewinność. Warto zauważyć, że choć jest etiopską księżniczką, nie jest przedstawiona jako ciemnoskóra kobieta. Wręcz przeciwnie. Rubens przedstawił ją jako młodą, białą kobietę o ciemnych blond włosach. W jej postaci można dostrzec rysy flamandzkie, typowe dla kobiet pochodzących z ojczyzny Rubensa. Perseusz, odziany w błyszczącą zbroję, został namalowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wokół jego postaci malarz umieścił czerwony płaszcz, symbolizujący odwagę, oraz granatową draperię, będącą symbolem wojowniczego dynamizmu i boskiego pochodzenia. Perseusz był synem Zeusa. Artysta przedstawił tutaj również szereg innych atrybutów, tak charakterystycznych dla postaci Perseusza. Widzimy słynną miedzianą tarczę z głową Gorgony, na obliczu której wciąż maluje się skamieniałe przerażenie zastygłe tuż po śmiertelnym ciosie bohatera. Tuż poniżej, częściowo ukryty, widoczny jest miecz w kształcie półksiężyca, dar Hefajstosa. Na nogach widzimy skrzydlate sandały, podarunek od Hermesa, oraz hełm, dar od Hadesa, trzymany przez jednego ze skrzydlatych amorów. Całość arcydzieła utkana jest niesamowitym, charakterystycznym dla Rubensa światłocieniem. Choć obraz jest dynamiczny, to równocześnie panuje na nim majestatyczny, dekoracyjny porządek. Plastyczna siła fantazji Rubensa uderza tutaj z pełną mocą. U Rubensa nie ma mowy o żadnej przypadkowości. Jego kompozycje są dogłębnie przemyślane i zorganizowane ze zmysłem mistrza. Tak samo jest i tutaj. Rubens bardzo umiejętnie umieścił wszystkie te elementy w całości tak złożonej kompozycji. Całości kompozycji dopełniają postacie skrzydlatych amorków, zajętych różnymi, drobnymi czynnościami. Dwóch zdejmuje pęta z rąk Andromedy. Inny podtrzymuje tarczę. Jeszcze inny chwyta za złotą draperię. Kolejny chwyta za uzdę Pegaza, próbując, być może, opanować jego lęk spowodowany bliskością martwego Ketosa. Każda z tych drobnych postaci jest idealnie wkomponowana w ogólny zamysł przedstawionej sceny. Dynamika przedstawionych tutaj form i rytmów jest wręcz oszałamiająca. Rubens po mistrzowsku prowadzi tutaj malarską narrację. Jego pędzel prowadzi widza przez świat jego własnej, barwnej wyobraźni. Tylko nieliczni artyści potrafili ująć tak wielkie bogactwo form, różnorodności symboliki i przeróżnych znaczeń i przedstawić je na jednym, niewielkim płótnie. Zachowując przy tym dodatkowo jasność i czytelność przekazu oraz ubarwiając jednocześnie całym wachlarzem artystycznych walorów. Centrum powierzchni malowidła nie jest jednak relacja pomiędzy dziewczyną i jej wybawicielem, lecz tarcza z głową meduzy. To ona stanowi centralny punkt obrazu. To wokół niej dzielą się poszczególne akty dzieła. Relacja głównych postaci, apoteoza bohatera, lęk Pegaza. Rzecz jasna, wzrok widza kieruje się w stronę najważniejszego wydarzenia, czyli uwolnienia Andromedy, której rozjaśnioną postać zręcznie równoważy masywna, smukła postać skrzydlatego konia. Również gama kolorystyczna jest tutaj zachwycająca. Całość została wręcz idealnie zharmonizowana. Gama jest efektem ponadprzeciętnych umiejętności artysty w operowaniu barwami i świadczy o jego niezwykłej wrażliwości na kolory. Całość spowija delikatny, jasnoperłowy odcień, którego źródłem jest jaśniejąca skóra Andromedy. Aby uniknąć monotonii, artysta wprowadził też delikatne kontrasty, głównie w postaci szaro-błękitnych plam,
Poza tym gama dominująca kontrastuje dla równowagi w delikatne plamy ciemnej czerwieni, błękitu i umbry. Obraz był w posiadaniu Rubensa aż do jego śmierci w 1640 roku. Artysta najprawdopodobniej nigdy nikomu go nie sprzedał. Później obraz trafił do Belgii, a jeszcze później do Niemiec. Do Drezna, do kolekcji potężnej rodziny von Brühl. Od 1769 roku arcydzieło mieści się w specjalnej sali poświęconej Rubensowi na drugim piętrze Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w Rosji. Perseusz i Andromeda jest jednym z największych arcydzieł Rubensa. Jest dziełem jego genialnej wyobraźni. Obrazem tym udowodnił on osiągnięcie najwyższego kunsztu, tworząc barwny świat za pomocą zwykłych malarskich pędzli.